Moje OCD się bardzo burzy. Pomocy. Miałem bardzo intensywnie kliknięte, zaznaczone to, co teraz widać na ekranie i widziałem, że wychodzi o parę pikseli poza ramkę i miałem taki, nie, to nie może tak zostać. Nie, tak się nie da, tak się nie godzi. Cześć Sebastianie, witam, witam. Dobra, tutaj nie możesz wyrzucać sobie na ten. Jest jeszcze tyle fangame Megamanów, które jeszcze nie grałeś. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że masz rację. Nie grałem żadnego Bakmamala chociażby. Także jeszcze raz cześć Sebastianie, cześć Marcin. Ja sobie z tego zdaję sprawę, żeby nie było, ale to też nie jest tak, że jakoś bardzo mi na tym zależy. Nie będę kłamał. Jakby... Mam wrażenie, że ja prędzej bym się wziął za jakiś Marianowe gry, niż za tego, niż za jakiś fun game megamanowe. Czy ja pamiętam ich słabości? One in doubt. Mabufu nigdy nie jest pomysłem. Super Fighting Robot to robi Megaman. Powiem szczerze, mam wrażenie, że to jeden z tych tytułów, o których kiedyś słyszałem, ale jednocześnie już kompletnie nic o nich nie pamiętam. To jest Amrajo. Bechamel? No dobrze, słuchajcie. W którą stronę możemy to obrócić, jeżeli chcemy, żeby głowa obróciła się w prawo? Oczy statuły zamieniły się z czerwonych na niebieskie. Doskonale. I to samo musimy tutaj zrobić. Czyli tutaj pewnie w drugą stronę. Yep. Czyli trzeba było po prostu zrobić to odwrotnie niż ustawa przewiduje. W sumie lewa statua w prawo, prawa w lewo. To ma więcej sensu, nawet myśląc o tej wskazówce. Że to chodziło o kierunki statu, a nie o to, że kierunek w prawo to kierunek w lewo. A, tyle z pułapek. Musimy teraz znaleźć Mika. Ktoś tu nie gra. Śmierdzi mi to szczurem. Bądźmy ostrożni. Well then. Szczurów się nie boimy, prawda? Prawda? W sumie tak się zastanawiam a propos Megamanów. Czy są jeszcze jakieś takie właściwe nie fangamy, w które nie grałem, platformowe, nie licząc jakichś edycji gameboyowych? No bo tak to na pewno wszystkie Megameny gameboyowe, wszystkie Xtreme'y. Coś jeszcze. Pewnie jakieś telefonówki mogły być. Nie na ile Legendsy się liczy jako platformówki. Tutaj coś jest? Czy tutaj? Nie, to się po prostu tak tam idzie. Tu nic nie ma. Platformówki 3D. A nie, ile było platformowych 3D megamanowych? Javis i Mega 1, co no. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy w podstawówce chyba jeszcze jakiegoś dosowego megamana, cześć Biki. Nie dokuczajmy szczurkom. Szczurki zasługują na każdy bowling w ich scenę. To jest duży terminal, dobrze widziałem. Nice. Nie, nie, mówiliśmy po prostu o tych, o Megamanach, które jeszcze mogły nie grać jako tak, z tych oficjalnych Megamanów. Bo tak się zastanawiałem trochę pół żartem, to w razie czego, jeżeli gra mnie znowu frustruje czymś, bo się śmiałem, że nie, ja już nie mam Megamanów, które mogę odpalić po tym, jak wszedłem ostatnio w TX8, Network Transmission.
I guess, że jest to platformówka i wpasowuje się to, że ostatnio robię Battle Networki. Cześć, Markis. Że można rozwiązać platformówki 3D. I guess. No to trochę jeszcze tych Megamanów mi zostało. Które trzecie części rzeczy nie były dobre? Diablo 3, kind of. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego. Finala czwórki? Trójki? Boże, czemu powiedziałem czwórki? What the fuck? Jakie jeszcze trójki były? Takie niekoniecznie dobre. Lord Demolaton, witam, witam. Czy to i kusy? To wygląda jak kusy. Oh no. So, Embryon came, just like he said. Bat came squealing to us. Mick has probably devoured the Mirabelle's leader by now. He what? That bastard. Ay, ay, ay. Should have devoured him when I had the chance. Przecież kiedyś tylko ten się prawda? Może. Nie wykluczam. Może każdy potrzebuje po prostu się zabrać za niego jakiś drugi raz, bo podchodziłem tylko raz, a do wielu gier miałem tak, że musiałem podejść więcej niż raz. Czy to jest confuse? To jest confuse. Czy tam panik? Jedno i drugie jest mi bardzo nie na rękę. Czy ja mam przedmioty jakieś na to? Mieć mam, tylko pytanie. Yep. Well, było to lepsze niż gdyby walnął we mnie, więc to jest duży plus. Ale jednak lubię mieć kontrolę nad swoją drużyną, więc to jest... Pozwólcie mi. Tak się boję używać matery w momencie, kiedy oni mnie atakują terą. Spróbujmy może pasnąć i mabów. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie, nie jest to ich słabość. To boli. A jeszcze nie mam przerwowego leczenia, a to po rzeczy, które bolą. Tak się boję o tę walkę, nie będę kłamał. Nie ma szans, że użyję mikronowy tutaj. Trochę za dużo turmitów użyję. Zan może? Chcę zobaczyć słabości jakieś mam ich. Tak, Zan jest ich słabością, nice. Tylko z drugiej strony musisz też srogo leczyć, mam wrażenie. Spróbujmy tak. Na jednej kurs się pozbyłem, to znaczy, że nie mogło mieć aż tak dużo HP. Już to symulator tego drugiego w prawo. Na szczęście drugie w prawo zostało już ogarnięte. Cześć, witam. Zan? Chyba drugiego się pozbyłem i Venom Fang powinien się pozbyć reszty chyba. Yep. Jest grana kolejna seria. Yep. Kolejne cztery. Ale przynajmniej wydaje mi się, że teraz mogę dużo łatwiej je zabijać. Weź siebie wylecz. I jeszcze jeden Venom Fang. Ona jest szansa, że się zabiło poisonem? Nie zabiję się poisonem. Ja się za to zaraz zabiję w takim tempie. A propos. Mam coś silniejszego do leczenia chapaków? Nie, mam tylko rację i to relatywnie niewiele racji. No dobra, jak nie ma, to nie ma. Trzeba sobie radzić. Bierzuć już tię surfa. I ty zanujesz. Kolejna. Yep. No i tym razem już... jak ty się zwałeś, kolego? Turdak.
Huld. Fang? On jest niewierzywy na fizyczne pada? Nie jest doskonale. No dobra, przynajmniej o tyle dobrze, że wyszedłem z praktycznie pełnymi HP-kami z tego. W sensie, że mam praktycznie pełne HP na walkę z właściwym bossem. O, jeszcze kiedyś wszedł. To jest niepodobne. Pozwolę sobie się zdispozycjonować dwa razy. I zobaczę, na co ten kolega może być podatny. Jestem tak przyzwyczajony, że grałem ostatnio dużo gierkę, pozwalała analizować przeciwników. Że brak niemożliwości mnie trochę boli. Że wstędę. Buffo nie, Adji? Blokuje, au. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Zan? Ja wciąż nie... Okej, nieważne. On padł. Łatwiej niż się spodziewałem, że padnie, powiem szczerze. Myślałem, że on będzie miał dużo więcej HP. Więc najwyraźniej tej większym problemem było to, jak wielka to horda była, niż... to, że Tuldrak był silny. Obey our leaders by law. How could he betray her? I'm not surprised. Prawo silniejszego. Following an incompetent leader tends to get you killed pretty damn fast. Hate. Mam wrażenie, że to prowadzi do czegoś bardzo niedobrego. You want to run away like sissies? Surf, we can't leave Janana. Let's rescue her. No, biorąc pod uwagę, żeby... Byliśmy w teoretycznym sojuszu, to brzmi jak dobry pomysł. Ale w pierwszej kolejności co chcę zrobić? To popełnić sudoku, znasz co? Pytanie czy... No nie, w sumie nawet nie muszę wracać do tego, do save pointu. Ale mam paskudny dzień. I mean, grasz w Investigations 1, więc cię nie dziwię. Znaczy co? Aż mam taki ekip, wydaje się dość szanowny w porównaniu z tymi samolotami. W ogóle ma jedyne na hity, nie ma HRC. Bardzo mnie dobrze mogło być na tyle giętkie, że się nie łamią. To też jest jedna z opcji niezapomnianej. Mam pewien przeciwnik nie dużo, jak na mnie to czy się, że jestem kompletnie zdechły, bo... wniosek jest prosty, nie można dużo spać. Nie podoba mi się, że zadaje mi trochę mało fizycznymi, ale... Fajnie. Gate Attila, witam. Zagomeza, to trochę nie ta gra. Na szczęście, bo... Gothic. na co one były podatne, bo już nie pamiętam. One in doubt. Zawsze mogę po prostu mikronowe rzucić. Spada nie zabije, ale... One mi też wielkie krzywdy nie zrobią. Cześć, droga, witam. Coś tu jest? Jakieś skrzynki? Chyba nie, ale... Zgadnę sobie piksele do mapy. Jak gierka? Póki co jest całkiem okej. Trochę encounter rate bywał za wysoki, ale dzisiaj jeszcze tego nie doświadczyłem.
Czy był już moment, gdzie nie chciałeś być demonem? Jeżeli masz na myśli, że taki, kiedy wolałem być cielutką formą, to chyba jeszcze mi się nie przytrafił? To Biki też pisze, że fabularnie Akila nie chciała, ale powiem tak, od strony gameplayowej jeszcze mi się nie zdarzyło. Ale tak powiem. Jak rozumiem, te cele mogę tylko u wendorów sprzedawać. To nie jest tak, że powinien z nimi iść do kościoła, żeby lepiej je sprzedać. Mam przynajmniej taką nadzieję. I mi właśnie pożałuję, że zrobiłem to, co zrobiłem. Czy jest coś, co ja chcę kupić? Może niż potrzebuję parę przyniosek leczących, tak na wszelki wypadek, póki jeszcze nie mam medii. No tak, Burp Demony to też była rzecz. Tutaj bym się zastanawiał, czy nie chcę sobie ulepszyć trochę amunicji, ale jednocześnie obawiam się, że mamy trochę za drogie te. Jak one manty się nazywały? A fabuły pytanie, gdzie teraz jesteśmy, a nie, czy miałeś te wydarzenia? Tak długo jak nie jest pytanie o dosłowny spoiler, to raczej nie robi mi to wielkiego problemu. A to jak tutaj zostało zadane pytanie, może być na spokojnie zinterpretowane jako pytanie o gameplay. Jeśli dwie szare komórki jeszcze funkcjonują, jedyne co robią, to puszczają opening no prawda? Sika noko 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 koś tam tam. 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 Są tacy, co by mogli grać cały dzień. Co masz na myśli, Shin? Jeżeli masz na myśli Shikanoko, to nie, nie masz udaru. To tylko Brainrot. Kiedy czas stwierdza, że ma dość jeleni? Ja rzuciłem anime po 3 odcinkach, bo stwierdziłem, że... Tak odrobinkę... Nie, nie przypadł mi na gusto mimo wszystko. Jest trochę za bardzo over the top. I jednocześnie trochę za bardzo powtarzalne dla mnie było. Czy ja w końcu zapisałem tego? Jak nie zapisałem, to jestem idiotą. I będę winił siebie za 5 minut. Po czym to jest to z jeleniem? To jest tak zwana komedia absurdu, bym powiedział. Eat! Nie. Przejmujecie, że z głodu stajemy się prawdziwymi demonami. Tak, ładny nie jesteś, słabo, doładuj się. Design tego kota mnie tak przeraża. Taki nic. No właśnie, liczy, że to jest moje pierwsze skojarzenie, jak myślę o Shikanoko.
Ale tak sobie myślałem, że to jest bardzo podobna myśl. Pieku mnie oczy odpaczają na literki. Swoje poprawki same się nie napiszą. Monkas? So she's turned all demon now, eh? Najwyraźniej. Seems like anyone who has the power ends up like that sooner or later. It started happening to some of my men, but they sure tasted good going down. Serves them right for trying to gang up on me. Czy będziemy teraz? Have fun devouring each other. Okej, nie będziemy. Przeciwko dwójce. Gina, no może iść się zająć Mikiem, co? My zejdziemy ci z drogi. Nie, ja nie mogę, Gina, no to nasza przyjaciółka. Okej, tego nie było. Nie tym razem. Asura Usas. Usos. Czy ja chcę to rozgrywać bezpiecznie, czy nie chcę tego rozgrywać bezpiecznie? Buffy są w SMT nieskończone, więc czemu nie? Zaraz się przekonam, czemu, bo używa samej magii. Na, Fidesz się mnie bije. To się do czterech chyba stakowało w tej grze, right? Wydaje mi się, że do czterech. Wofo, też nie. O, doskonale. A chyba przynajmniej trafię. Buff się nie kończył w SMT-kach? Buffy się nie kończyły. W personach się kończyły. Znaczy chyba, że DDS coś zmienił i tutaj buffy się kończą. A to zobaczymy, bo raczej dostajebyśmy prompta o tym, że się kończy. Teraz? Cześć karka. SMT5. Jak to było? SMT5 łączy system buffów z persony i z SMT i bierze absolutnie najgorsze części każdego z tych systemów. Najgorsze dla gracza, żeby nie było. Okej, Marin Karin póki co nie działa. A moja strategia na tę walkę nie może być zbyt... Okej, cofam to, zaraz moja strategia będzie nieco inna. To muszę zobaczyć, co ten jednorożec robi, jeżeli chodzi o osobowości. Ewidentnie nic, co bym chciał. Więcej tych jednorożców nie masz? Okurwa, o Boże, okurwa. A dobra, Hamatej to było tylko pół HP. Zapomniałem, że tej Hama to tylko pół HP, a nie instahill. Dzięki Bogu. I dodatku te jednorożce są w cholerę wytrzymałe. Najwyraźniej. No, Darwin combo attack. Ile? What? Obawiam się, że mógł wystąpić przypadek outplayu.
80% HP. Ale jest, przepraszam, że nie zdążyłem go zabić w jedną turę? Tak, o, doskonale! Powinienem był się tego spodziewać. Żegnaj hit! Dawaj hit. Zabij chociaż jednego unik. To nie zabiło nawet jednego unikorna. O mój święty Boże. Te unikorny są strasznie wytrzymałe. Doskonale. Błagam, powiedzcie, że to jest 80% obecnego. To jest 80% obecnego. Nie mam żadnego tego. Ma obszarowego leczenia Medi. Co ja chcę zrobić w takiej sytuacji? Hama to damy jajkę, że jest to dobre porównanie. Znaczy media na pewno mogę mieć jak ten. Jak wyleweluję odrobinę mantę, którą ma teraz Argyla. O kurwa, ten Wellbring mnie teraz zabije. Jeszcze krytnął, doskonale. Zastanawiam się, czy nie lepiej by im było po prostu ich bić, zaraz próbować. A przynajmniej jeden unicorn padł. Czy ty tak na kurwa serio? Nie do końca widzę, jak mam to wygrać. Bez medi. Wygrać, że pójdziemy farmić medię. O nie. Jeszcze mi się nie skończyły. A gdzie, że mam sama dropy. Jakieś źródło odpłynęło się, I guess. No dobrze. Znaczy, żeby nie było, ja też daję sobie sprawę, że wciąż mówimy o serii, gdzie bardzo ważne jest przygotowywanie się na bossów. Więc nie powinienem jakoś specjalnie narzekać, że pierwsze podejście mi nie idzie jakoś wbitnie dobrze. Bardzo się skończę. O ja! Czemu on to przeżyła? Algia to nie powinna się była tego przeżyć. Nie, to jest Sheila ma HP. To mnie zastanawia. Bo póki co zdaje się ten bez tak do 2-3 razy. Nie wiem, założyłem, że jeżeli ma unicorny, to i tak nie będzie ten. Będzie mnie z powrotem dekundować. A unicornów ewidentnie nie jestem w stanie, a to szybko za. Jezu,
To, że to w ogóle jest kombo z dwóch mobków, to jest dla mnie przerażające. Bo pomyślałbym, że będzie z trzech, a nie z dwóch. Ale skończyły mi się przyniosę leczące, by the way, poza samami. Chyba węź to padnie, yep. Szemsań. Wstawaj. Zobaczę, już wygląda jak pisa z debuffami. Ma to sens. Z drugiej strony, jak widzę swoje HP w takiej walce jak ta, to powiem szczerze, też nie do końca widzę tam. Nie do końca widzę Death All. Nie do końca widzę, żeby mógł się sensownie leczyć bez medii na tyle, żeby tę onda cokolwiek zmieniała. Powiem szczerze. To jest na 4 niż silnik 403. Nie jestem pewien, czy silnik jest inny. Wiem, że tego wyglądają zauważalnie inaczej, to na pewno. Jeżeli pasnę, to i tak hit będzie miał trudę. Nie wiem, czy to zrobi różnicę. No dobra. At this point mogę po prostu chyba próbować bić Usos. I liczyć na to, że padnie. A domyślam się, że nie jest na tyle blisko. Więc zaraz sobie starcik zrobimy. To przy okazji zobaczymy, jak daleko wynieśmy ten zapis. PS3, 4 DDS i na tym to PS2 G wszystkie. Wszystkie wyszły na PS2, tak. Od iluzy zidę prawdy, od mroku do światła. Od zagłady do wieczności. Wypierdalaj w playerze, przygotować się ponownie, rozumiem. Rajdowe Center 5? I get it. Zastanawiam się przez tyle, o czym ty do mnie wachlujesz. Chyba pierwszy game over, tak mi się wydaje. Dobra. Dajcie mi wczytać, zobaczymy, kiedy był ten zapis ostatni. Ważne pytanie. Mantra. Argia. O Boże, ona jest w połowie dopiero, żeby mieć medię. Chyba nie mogę, chyba ten. Nie mogę jej ustawić, dopóki... Well. 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 Nie jestem pewien, że samo to mi wystarczy, powiem szczerze. Aż Wojt teoretycznie powinien. Bo Wojt spala dwie tury, więc póki nie ma trzech tych, póki nie ma trzech przeciwników w sumie na polu walki, to powinno wystarczyć. Spróbujemy. Czy da się skipnąć kacenki? Chyba nie. Kombo skinolowany pali jeszcze trzecią. I guess. A, czyli co? Ta... Najosadniejszy play to ta runda hit atakuje i expa? Null expa? Dajcie mi skipowanie kacenek.
Właśnie próbowałem maszować set, start, select, wszelkie te, wszelkie przyciski, triggery, bumpery. Nie chcę próbować ściskać wszystkiego naraz, bo spodziewałbym się, dokąd to by mogło zmierzać. Przynajmniej raz mi się zdarzyło, że zdecydowałem sobie grę w ten sposób. Musiałbym pogooglać, bo ewidentnie przytrzymywanie przycisków też nie działa. Tak, żeby nie było. Żeby nie było, pamiętam, że wciąż nie mam tej, że wciąż nie mam medii. Coś tam już 4 i tak. Włączyłem sobie turbo na emulatorze, ale mam i do 200% tylko. No dobra. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Przyjmujcie do 3 taron spróbować. Zajebiście! Ona sama chyba... Nawet jeżeli użyje tego... Nawet jeżeli by użyła jakiejś hamy, to nie byłoby to aż takie złe. Więc na razie chyba jeszcze mogę ją normalnie bić. Tam tylko w międzyczasie się odrobinę podleczę. Jak zacznę przywoływać jedną resztę, to wtedy zacznę pewnie ten? Zacznę pewnie wtedy... Wojdek spalować. A na razie jestem całkiem bezpieczny. Rachel test na Ergili chyba? Jak mi się wydaje. Helcas? Chyba nie. Helcas to chyba zwykły fizyczny. Whirlwind. Teraz Whirlwind nie bije aż tyle, I guess. Znaczy mogę wpaść głupotę, ale wydaje mi się, że Hecast był po prostu fizycznym. Imbifona przywołuje Norty, tylko jak rzucim ten under 4 razy, żeby dekundować. Byłoby to co najmniej zabawne. A, robi to szybciej. Wydaje mi się, że lepiej będzie, jak będę rzucał buffu. Ty robisz Venom Fang. Ty robisz Void Expel. Au. Zastanawiam się, czy jakaś kombinacja pasowania tur da mi możliwość użycia Void Expel i wyleczyć hita. Chyba tak. Pas. Pas. Nie, nie da mi. Zjebałem. Myślałem, że da mi dwie połówki, a nie, spasuję najpierw połówkę, bo w niektórych grach tak działa. Oh well. Wow, prawie. Nice. Belgia była na niej w stacie. I guess. Loty nie są moim przyjacielem, tutaj mam wrażenie. Nie mogę rzucić się te rundy teraz, bo te, bo jednorożce... to znegują.
No dobra, ma buffo. Venom Fang. I Void Expert. Czuję się oszkany. Nie mogę użyć Venom Fanga w tej chwili, raczej. To się w transformówkach nie podoba, że musisz nauczyć, gdzie za ekranem jest śmiej, że nie możesz wykorzystać przejść do ekranu, na przykład, a przy RPG-ach jak jest tak, gdzie tniesz od bossa przynajmniej raz, w ogóle na szczęście to przeszkadza. Zależy. Dużo zależy od tego, jaka to jest gra przede wszystkim. Bo podchodząc do SMT, trochę się nastawiam na to, że będą się właśnie takie rzeczy działy, I guess? Gdyby podobne rzeczy się działy, nie wiem, w finalu, to byłbym dużo mniej zadowolony. Przy czym też zdaję sobie sprawę, że istnieje coś jak bossowie puzzle, których trzeba rozwiązać bardziej niż ich pokonać. Mam ochotę zejść YOLO, ale pożałuję tego, więc wejdę w to. I nie mogę dalej już używać tandy, bo nic to teraz na plus 2 bodaj. Da się mogę sprawdzić status? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Więc po prostu tutaj ma buffu. No ja w 9 dość mocno natężkałem. Że jest to takich miejsc, gdzie... To jeszcze raz, ile tych talent mogę użyć? Zero? At my case? Nie, bo serio w tym momencie nie wiem, ile ja mogę bezpiecznie używać. Chwilę. Czy ja nie? Wydawało mi się, że używałem Playtextela. Okej, ja już nic nie wiem. Ja jestem kurwa ślepy. Ja jestem ślepy, głuchy, Stevie Wonder, nie przejmuj się, no. Spróbujmy tak. Spróbujmy tak. Przeżyję, fuck. Czyli muszę Void Expert. Bo miałem nadzieję, że zabiję jednorożca i będę mógł się dzięki temu wyleczyć. Ale chyba nie. O dobra, teraz się mogę ładnie wyleczyć w takim razie. Zróbmy tak, pas. Atakuj. Strasznie mi denerwuje odłożenie moich postaci w tej chwili, nie będę kłamał. Bo przez to nie mogę w żaden sensowny sposób się leczyć. Pas. A tak to daje, więc safe mage buffu odrobinę. Leż już tędy. Na wszelki wypadek. Przynajmniej daje w miarę łaskawe RNG teraz. Jest to dobrze, że przygotowanie przed walką. I guess. Nie jest to coś, o czym zazwyczaj myślę, tutaj to stanowi dużą różnicę. To na pewno. Mam wrażenie, że rzadko jest tak, że to stanowi aż tak dużą różnicę, może o tak powiem. W
Kryt wszedł. Nice. Nie mogę tak zejść, nie od tego. Przestałem być głupie rzeczy. Nalegam. Ale to mogę zejść, to użyć sama depa na siebie. Bo mam pół many tylko i pół HP. Czy ja robię stopa Sentiolo? Bo jakaś część nie chce powiedzieć, że nie, ona tego nie używa dwa razy z rzędu. I że teraz powinienem mieć turę na wyleczenie się. Jeżeli tego pożałuję, to jestem idiotą. Ale chyba tak to rzeczywiście wygląda, że ona nie używa tego swojego specjalnego ataku dwie tury z rzędu. Tak, nie ma teatru, wejdę jak to. Teraz wydaje mi się, że może mnie kombosem strzelić. A teraz to już niewiele mi to zmieni niestety. Bo drugi jedno, że spadł. Zostałem zoutplayowany. Bardzo im przykro. Wystąpił outplay button. Przynajmniej jeden z jednorożców wpadł, I guess. Tutaj nie jestem pewien, czy kolejność by mi aż tak dużo zmieniła. No ja w sumie użyłbym Void Expert pewnie. Więc sobie zabiła. A propos Void Expert, siema. Tak? To zajebiście. Tak. Po chwili sobie uświadomiłem, że ten, że plotę głupoty. Słuchaj, tego wiem, że co narzekają na to, że AI jest mądre i w ogóle, ale holipa, jak używam nulek spela, to prawie w ogóle nie używa tego. A my? A wcześniej mam wrażenie, że trochę bardziej ten spamowali. A propos. Także mówię, jeżeli dobrze myślę, to teraz nie powinien dostać tym. Nie powinien dostać kombosem znowu. Nie powinien móc na spokojnie uleczyć hita. Ale ta chama. Była wliczona w ryzyko, ale cholipka jest ten kiepski z matmy. Jezu, gdzie ja to ma sama dop? Vergila. I Void Expert. Powiem więcej, mam wrażenie, że ona nawet... Okej, nieważne, chciałem powiedzieć, że nie użyję tego co trzecią turę, ale ewidentnie to zrobi. Cześć, kapitanie, witam. Jezu, ile ty planujesz żyć? To był ładny kryt, lubię to. Blep. Ama. Dobra.
Jeden z jednorożca padł. No! Jesus! Właśnie wytrzymała jak na bossa. Nie dzieje się, że ona ma jakąś słabość, której po prostu nie używałem, bo jej nie miałem. Aż nie jestem pewien, czy to nie jest tak jak chociażby w tych w Nocturnie. Że po prostu bossowie tutaj w ogóle nie mają słabości. Wszyscy dostali poziom, tylko nie Piotrek. Doskonale. Nie ma poziomu dla Selfa. Obawiam się, że na to jest za późno. Wiesz, do niej nie zaszedł, I guess. Keep coming. I can't stop, Janana. Argilla, do not be sad. Finally, I have become your comrade. Comrade? Yes. Your comrade. Is this Yuri? Nie, nie ma tu lodu. Oddawaj swoje legiony. Devour her. If you won't do it, I will do it. Nirvana's supposed to be paradise, right? We'll return to normal. Nobody will suffer like this anymore. Niech Algira pójdzie, a hit wtedy losowo ją zje. Wait for it. Oh no. Ja tego pana już widziałem. No dobra. Tutaj to chyba wszystko. Tak przynajmniej wygląda. Wracajmy do siebie. Bo to chyba najlepsze, co możemy na chwilę obecną zrobić. Czas obmyślić nowy plan po tym, jak nasz obecny bardzo intensywnie nie wypalił. Tak się zastanawiam, kto w takiej sytuacji jak ta przejmuje siły Jinany? Weź od więc miał na myśli, kiedy mówiła, że przybyła nam pomoc. Jej pieśń jest jedną rzeczą, która sprawia, że nie tracimy kontroli nad swoim człowieczeństwem. Ale to co, bierzemy ją, żeby była naszą nadwolną śpiewaczką do każdej akcji? Ta ściana już to była i do tej pory chyba nic zrobić nie możemy. Oh well. Na razie jeszcze nie mieliśmy za bardzo okazji z tymi ścianami to iść chyba. Tylko jedne co to widzę, że mnie blokują jako tako. Na pewno chcę zapisać, to jest ważna rzecz. Nasza drużyna chyba w każdym miejscu ma coś nowego do powiedzenia z postępem fabuły. Miałoby to sens. Nie jestem pewien, czy ta drużyna, czy też nasi podwładni. Wiadomość o świątyni, ale dobra, to już było.
Wydaje mi się, że to głównie te ważniejsze postacie będą miały coś do powiedzenia w takim razie. Tak przynajmniej to wygląda. Tutaj w pokoju strategicznym nic się nie dzieje, więc ewidentnie nie tu powinienem być. Gdzie jest Sera? Sera, zaśpiewaj mi coś fajnego. W lodówce. Czemu miałem być w lodówce? Czemu chcemy zemnażyć biedną dziewoję? A propos. Did something happen? Sarah gave a strange warning that you were in danger. Sarah knew that, but how could she? Jest jasnowidzką. She is sleeping at the moment. You should know that Gale has already departed for the Manipura region. Do you plan on joining him, leader? Jest bardzo tajemnicza. Bo śpi? Dlatego? Wiedziała, co się dzieje? Najwyraźniej. A nie ma się o Serę, zostanę z nią. Czy to na pewno sprawia, że nie będziemy się martwić? Nie, no nie jestem aż tak negatywnie nastawiony. Manty są za drogie, ale potrzebuję przedmiotów leczących, mam wrażenie. Muscle drink, spyglass. Mam wrażenie, że... a nie, to jest serio sobą. Wiecie co, wykupię sobie. Bo resztę... mogę trochę tych kratki chcieć się dokupić. Tak, 10. Żeby było czym się leczyć. Wiem, że niedługo powinienem mieć medię, ale jednocześnie aż tak temu nie ufam. Zwłaszcza, że broń Boże, żeby akurat Argiera na chwilę padła i mielibyśmy pozamiatane. Czyli mówicie, że mamy do Manipury zasuwać? No dobra, zobaczmy, co w tej Manipurze jest. W ogóle nie, jak na to, że mamy raptem parę godzin przed debiutem, mam wrażenie, że już działo się zauważalnie więcej niż normalnie w SMT-kach, mam wrażenie. Bo to jestem taki, ma taki dużo wolniejszy początek niż to, co tu się dzieje. Manipura. Ale możemy zobaczyć, co Gale tam chce robić. Hello. Gale. Cassio, Gale. Was the plan a success? Nie. Znaczy, zależy od definicji sukcesu. Jeżeli śmierć Jeanne rozpatrujemy jako sukces. Just ignore her. She's just pissed because her girlfriend got killed. Oj, oj. What is pissed? Her girlfriend? No to są emocje. Nie znam. We're going after Mick. Don't try to stop us. You have a point. I believe it may still be feasible now that he has left the Citadel. This is acceptable. I will now accompany you. Cieszę się. Gale dołączył do drużyny. Czy my mamy... Domyślam się, że to oznacza mniej więcej tyle, że mamy... trz...
trzyosobowe party i możemy czwartą osobę dorzucić. Yep, tak to wygląda. Nie jestem pewien, co się dzieje z postacią, która nie jest w moim party aktualnie. Ale to zobaczymy w planie, jak wyjdzie. Co ty masz? Sama Shockwave, Fall Sleep. Fall Sleep, o. Ha. Interesujące. Wywywał sefa. Najgorsze jest to, że ja chyba mogę to zrobić. Nie dostaję expa doskonale. Nie, no dostaję chyba przy tym, co miałem. Mik jest naszym celem, nie po to, aby zabijać innych bez powodu. Alex! Alex! Ja podoba mi się, że zostawianie Cielo, żeby się wszystkim zajmował, jest okej? Okay? A czemu nie? Czy mam powody, żeby mu nie ufać? Gotowy self? Gotowy to ostatnie określenie, którym można mnie nazwać, ale... Zobaczmy. Mogę podejść zapisać od razu. Moje mantry potrzebują jeszcze trochę podlewelowania, więc nie śpieszy mi się aż tak. O, a któż to? Właśnie, chcę zobaczyć, jak działa ten Spyglass. Co mi Spyglass mówi? Look out for panic, no fire, death. Okej. Okay. Czyli pokazuje dość dużo, tylko podejrzewam, że... Well, nie działa za bardzo na... te... Że nie będzie działał za bardzo na... bossów. Tak uciekł. Wow. Absolutnie hejce. Sztuczki duchowe widmo detektyw była bardzo dobra. Zgadzam się. O nie, on ucieka. Na pewno nie pułapka, więc trzeba go gonić. O, cześć Valkyria. Porozmawiajmy. Odporność fizyczna, podatna na miot panik, czyli tylko na statusy. Ha! Interesujące. Ludzie spoza głównej córki nie stają ekspa, to chyba jest to, o czym było mówione wcześniej. O, jeszcze Makantys Sajka doskonale, czyli walki. Czy ja jestem upo? Czemu wszystko ode mnie ucieka, waga? A propos bycia upo, potrzebuję coś zrobić. Weź mnie to ustaw. Nullfire Dev używa Agi. Wiem! Wiem! Wiem, nie musisz mi tego wypominać! Nie jest to sytuacja, z której jestem jakoś specjalnie dumny. To na pewno. Na południe nie mam za bardzo podkrywanych rzeczy, jak to patrzę. Halo, przyjaciele? Chcecie porozmawiać? Tak tylko porozmawiać, nic więcej. Mick ma dosłownie takie. Czemu miałbym się przejmować takimi podkami jak wy?
understand. This was a trap. It's a trap. Kilka lat, kolega. Dawno żeśmy się nie widzieli. Coś ty do mnie kurwa powiedział? Co to kurwa jest? No dobrze, czyli typowy X-Rider z Nocturna, rozumiem. To jeden mnie tak boli, jak na to patrzę, by the way. Nie jestem pewien, czy tam to mi to dużo da, powiem szczerze. Drugiego wskazówkę. A czy obejdzie się bez... To, tutaj tak by nie miały więcej do zrobienia? A niech rozpocznie się zabawa. Wejdę expo. Mudodo. Czy mogę w tej grze to nie jest takie? No dobrze. Jak rozumiem, wskazówką było znajdź sobie Null Dark albo wykup sobie cały zapas Revival Gemów, na jaki cię stać. Ha, wyczułem trochę wygości. Nie tak szybko. Trzeba zjeść warzywkę, zanim przejść do deseru. Tak? Zajebiście. Kers. Czym jest Kers? Pojebie mnie. Jeszcze podłu... Jezu Chryste. O kurwa, w końcu się zorientował. O lipka. Czym do licha jest KS? Nie ma, się tego boję. Jest na wszelki wypadek, to... zdiftuje. Dobra, innego bafometa się pozbyłem, to jest duży plus. Z drugiej strony, póki on używa tego nula, to niewiele mogę mu zrobić, mam wrażenie. Normalnie nie ma jakiś, nie wiem, 40% szans na trafienie albo coś. Dobra, zrobimy to rągę. Zaczyna się bardzo nie robić tego, tak wam powiem. Brawo, brawo. Ha, czasem mają tura.
Pan doskonale, czy on teraz będzie jakby suk. A co gorsze, skończyły mi się przedmioty do wskrzeszania. Gunę. Ha? Czego potuknąłem wcześniej? Chyba tak. Oh well. Jestem ślepy, don't mind me. Jakoś zobaczyłem demową tutaj, byłem pewien, że to był ten. Że to był. Weakness, a nie. Kryt. Bardzo mi się nie podoba, ile gra ode mnie oczekuje, że będę grindował, I guess. Czy mogę? Rozwin myśl, Sylwia. Ale gdybym nie chciał, żeby się mówiła, to bym nie sugerował tego. Mam dziwne przeczucie to do jednej rzeczy. Nie, on jest tylko na force. I ma void death. O, czy kurwa, wiecie, że on ma void death. Yeah. To nie mam zielonego pojęcia, czego innego się spodziewałem. I mean, mogę. Teoretycznie nie ma nic, nie podtrzymuję przed tym. Nie chciałem tego robić, ale guess, że jeżeli nie chcę grindować, to to jest metoda. Dobra. Aż no to ewidentnie problemem jest to, że muszę ten, że muszę void death mieć. Jeszcze raz.
Rozmawiajmy. To jeden wygląda tak absolutnie głupio. Czy to ona działa na Bafometę? Ale działa, działa. Raczej można było, nie widzę powodu, żeby się nie dało. Po prostu nie pomyślałem o tym, że Gale może akurat ten mieć Voidev. Tak na pierwszy... Nie była to moja pierwsza myśl. Powinienem był sprawdzić to na pewno. Czy ja chcę się tarundować? Mam wrażenie, że tarunda tej mi się może przydać. Ja nie. Że mieczenie to postać do walki. A to nie jestem pewien, czy mogę zamieniać martwą postać żywą. Mogę deploynąć. Ale też nie wiem, czy nie mogę. Czy muszę ten. Czy mogę martwą postać zamienić na żywą. Wydaje mi się, że jak już ktoś mi patrzy, zostałem bez revive'ów, to było za późno. A, czy ja nie będę używać sekundy od początku? Rozumiem. Czyli DDS to grafka i debuffy nie istnieją. Zapamiętać. O co te umiejętności są w takim razie? A, znaczy domyślam się, że to jest tak, że po prostu trafiłem na dwóch bossów rzędu, którzy mi to robią i że to jest wyjątek od reguły, ale i tak odrobinę frustrujące. Ciekawości. Voidev, czyli teraz Argila może się przerzucić na bardziej leczący setup, I guess. No to chyba najostanieś, co mogę dojść. O mój Boże, teraz nie sprawę, że bez tego. Bez... Jak on ma? Bez hita będę zadawał Baphometom śmieszne obrażenia. Nie wiem, czy teraz nie zamienia Gili na hita. O, pada już doskonale. A, czy ja pewnie musiałbym surfer... A może to ma sens? Zróbmy tak, weź pas. Nie, weź Wojtę. I teraz Venom Punk. Wydaje mi się, że to jest zasadniejsze. Tylko hit jest z kolei teraz w miejscu. Będzie musiał pojedynczy cel atakować. Wciąż będzie dodawał więcej niż ten, niż ser by bił, więc to wciąż powinno być tego warte. Bo Kamasos, jak jest w fazie bronienia się, to i tak jest praktycznie nie do bicia i nie ma sensu go atakować jakkolwiek. A ataki fizyczne tylko mi tury spalają. O, teraz mam ten. Teraz mam double turę. Pas, Matera. Plasma teraz chyba będzie lepsze, tak? I druga matera. Acz. Te bafomety są strasznie wytrzymałe.
Na tle bossa da się zajść bardzo ładnego speed heala. Czy to jest jakiś mech związany z tym, że on wojduje ekspar, którego ja nie mam? Bo brzmi trochę jakby to było powiązane. Kurde, nie jestem pewien, czy on teraz użył Void Lights, czy Void... ten? Czy Void Earth, więc zagram bezpiecznie. Zaczytałem się w czat odrobinę. Teraz jest Void Earth, więc na pewno już sam materiał. Jezus. Ale kiedyś się z tego oberwało. Co ja robię? Co ja próbuję zrobić? Wejdę. Ale już. Teraz mogę materę. W takim tempie to mi zabraknie... Okej, nieważne. Ja chciałem powiedzieć, że w takim tempie to mi zabraknie many na tę walkę, ale chyba aż tak źle nie będzie. Void Expert, czyli Matera może wejść. Matera. O, crit. Nice. Matera. Dla świętego spokoju. Bez różnicy, czy ja teraz zaatakuję, czy ja w następnej turze zaatakuję. Teraz nie będzie matery, więc będziemy leczyć połamane, nabić Hells. Hells jest blokowane przez Void Dove? Tak, ciekawe. Zwłaszcza, że to była ta, która tylko status nakładał. No i nie jest powiedziane, że Void Dove blokuje tylko ataki i kryzys obrażenia, I guess. I ma to sens teraz, jak o tym pomyślę. To by tak. Może poison wejdzie? Ta chuja nie wejdzie. Teraz matera pójdzie. Ta, to matera. Okej, nie pójdzie matera, tylko pójdzie zwykła. Nie, ale zwykłej tery. Czemu nie zamieniłem wojdech spela? Cholipka. Zróbmy tak. Ha! Druga faza gdzie? I mean... Kim jestem, żeby narzekać? How do you know about Sarah? There's a girl at our base who can help you control this power. Come with us. Come and see Sarah, please. You son of a... They are a step ahead of us. Buff meta są podatne. No tak, domyślałem się, że przynajmniej o którą część może chodzić. How do you know that? Logical. She's just a girl who can sing. How dare you drag her into this mess? I do not comprehend. Logic demands the most efficient response to... No! It's not right! I'll taste your flesh one day, woman! Speedki jest taki, że dajesz na gilę najlepsze pociski, jakie masz, i wetujesz, i spamujesz Quake Shot, bo Girl ma false sleeper i robi combo. Zgubiłeś mnie w momencie, kiedy mówisz o spamowaniu Quake Shota.
zamknąć bramę, nie pozwolić im uciec. Doskonale. Wody mi hit puścił party. Oh no. Jeszcze mi powiecie, że nie mogę. O mój Boże, ja nie mogę ich zapisać. Oh no. Mam wrażenie, że gdzieś w tym speedkillu zgubiłem przynajmniej jedną mechanikę. Jedna postać jest w ruskiej formie, a druga ma jakąś tarczę. Czy to nie tak, że miałem quickshot, a tak czy siak? Czy ja już jestem trochę upo? Tylko zastanawiam się, czy quickshot i tak nie jest. Ten. Miałeś elf shot, okej. Okay. Zgaduję, że Quake Shot to jest jakaś lepsza wersja po prostu. Tam nie przejdziemy, bo drzwi są pozamykane. Przecież gdy masz Ripple, to możesz mieć drugą. To zadaje na tyle dużo, żeby. Żeby Kamatos nie mógł używać tego Elfipela? Na jakieś 4 strzały. I see. O tak, moje ulubione. Znaczy tutaj to akurat ma sens, żebyśmy nie mogli się wyteleportować stąd, I guess. Czy ten strategia, o której mówisz, chyba sprawia, że ten, że jesteśmy narażeni na Mudo? Ten zielony obiekt pojawił się, kiedy światło spadało z niebios. Zdaje się, że czym wszystko czym wejdzie w kontakt. A czyli właśnie po to wydałem kasę przed chwilą. Oh well. Och, well. Czy to znaczy, że mogę tutaj pogrindować? Za praktycznie darmo? Spoko, czym się Mikis? Zipel. Ta, to fajny Zipel. Kurwy. Co ja się zastanawiam, czy nie chcę ten. Czy nie chcę. Gale'owi zmienić mantę. Jakaś część mnie nie chce tego robić, bo nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy Gale będzie na dłużej w party, czy nie. Z drugiej strony. To nie jest tak, że chyba mi to jakoś bardzo szkodzi. Czym jest mi ta mantę? Karma Accrual Skills. Shred Karma. Nie. 20 nie jest to za drogo, jak na coś, co nie wiem, co robi. Znaczy domyślam się, co robi, ale nie wiem, co robi. Revive Ma. Naprawdę jest osobna ta. O mój Boże. Death Magic, mam do Song Grace Curse. Sam False Boost, sama Shockwave Percival. High Dragon Muscle, Mass False Stain. I dalej nie wiadomo. A weź do Becky Ball Speed'a. Żeby mieć jakiś Zio. Co jeszcze napiszę? Po tym, jak dzisiaj mi idzie, twierdzam, że zapisów nigdy za wiele.
Bo dzisiaj zdecydowanie nie jest ten dzień, w którym idzie dobrze. Ale przynajmniej teraz nie ucieka. To jest pozytyw. Negatywem za to jest to, że nie mam skilli do zżerania. Aktywujemy przełącznik. Otworzymy sobie przynajmniej jedne wrota. Jak to mówią? Bardzo dobrze się składa, że akurat te zakty mi jeszcze nie byliśmy do tej pory. Karpikne niestety są zauważalnie twarde. Przestań nie usypiać. Proszę mnie nie usypiać. Ale to mnie nie usypia. A zdaje jakoś nieprzyjemnie dużo. Mają też nieprzyjemnie dużo HP z tego, co widzę. Kret? A, bo była zamarzona, więc kret. Leczonka bez? Jasne, przejdźmy przez drzwi. Haha, wy idioci, nie ucichnieć tak łatwo. Do ataku! Czym wy jesteście? Kelpi, kelpi, kelpi. Nie wydaje się, żebym miał cokolwiek, co by im pomogło w tej walce, więc będę po prostu wspomagał to, co mam. Oho, zaczyna się. Krytowanko. Komatos wyglądał przez chwilę jak atak, który by procentował, ale chyba nie jest takim. Sprawdzę jedną rzecz. O, lipka, kocham SMT. Nie, no to jestem za bardzo przyzwyczajony, że ostatnio gram w grę, która pozwala mi skanować bossów. Analyze też nie działa, z tego co pamiętam. Więc powiedziałbym, że po prostu ogólnie analizowanie bossów nie działa. A mówię, jestem trochę przyzwyczajony, bo na przykład w takich trailsach, w takiej personie można było przynajmniej słabości ogarnąć. A, pobawmy się razem. To bardziej no, definicję zabawy brachu. Błada. Wajder. Oho. No dobrze, rozumiem. Oczywiście nie mam tych jednych przedmiotów, których potrzebuję najbardziej, co? Kurde, nie wiem jakim typem ataku jest Komatosa, niestety nie mam za bardzo jak tego sprawdzić bez googlowania. Bo zastanawiałem się, czy mogę to wyjdować.
Gdyby ktoś mi zapytał po animacji, to bym powiedział, że to jest Almighty. Powiedziałbym też, że właśnie ktoś mi umarł, bo jestem spamowany z kółka jednym atakiem. O, spanko, doskonale. No, a może powoli ich zacząć bić, bo nie wyrobię. Wszystkich mi już pijcie, proszę. A, i te jadkowanie nie wybudza. Okej, okay, rozumiem. Jesus. Potężne i tak nie chciałem grać w grę moment. Jeszcze raz wie. Oh god. Czemu ich to tyle je? Jeszcze podłuję. O mój. Ale be. Ta ma zjąga była. Powiem tak. Była zaskakująco słaba. Super mi tu nic nie da chyba. Przynajmniej to nie wygląda, jakby to były ataki typu Force, taką matouzę. Ja się absolutnie nie dziwię, że i to są ataki typu Dev. Ja cały czas mogłem to blokować, ale tego nie. O ja pierdolę. To jest dopiero to optimem. Nie chciałbym tego przegrać, mimo wszystko. Wiecie co? Dla własnego mentalnego spokoju. No, nope, to nie jest def. Warto było sprawdzić. Proszę, Crunch mi powiedział, że to nie jest ostatnia seria. Wait for it. Curse you, Gale. A? Zostałem już tylko ja? Yep. I uprzejmie uprasza się o wypierdanie z tej dzielni. Czułem się, karka. Mam dość SMT-ków ostatnio przez takie rzeczy. Że niedługo koniec Steama. No nie będę komo, że panowałem powoli kończę Steama. O Boże, i za co nawet jakoś pisanie dużo ekspa nie wpadło? Nice. Nice. Mim. Cholera, czekają. Za nimi. Jeszcze pewnie mi powiecie, że
Ja się stąd cofnąć nie mogę, co? Okej, mogę. Hit twierdził, że sobie pójdzie, a tutaj by mi się pewnie bardzo przydał. Heal? Zapis? I chyba tak jak mówię, na dzisiaj skończę, bo nie jestem pewien, czy mam cierpliwość do DDS-a dzisiaj dużo więcej. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to po części mój brak przygotowania, po części gain na ślepo i po części RNG. Nie winię gry, żeby nie było. To po prostu... Nie jest to mój dzień na używanie się z RNG, o tak powiem. Także ten, na dziś to było tyle. Wsiadę, przypomnę, zaczynałem bench w sobotę. Na 90% mnie nie ma. 10% pozostawiam na to, że Wrocław powie, że jest zalany. To jeszcze zobaczymy. Podejrzewam, że w środę będę wiedział. A jak nie w środę, to najpóźniej w czwartek. W każdym razie na dziś to tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się. Cześć.